teraz teatrzyk biograficzny Bobo ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii Bobo. Dzień dobry, jest z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Ratchet Gladiator HD i synchronizacja do góra. Bez zbędnego przedłużania, bo nie mam żadnych informacji. lecimy dalej. Jest fajny kontestant, oczywiście. No i możliwe, że to... My friends, it is a black day for Dreadzone fans across the galaxy. Ace Hardlight, champion exterminator. And respected philanthropist was brutally cut down by the maniac contestant known as Ratchet, aka the Butcher of Bogan. Fans reacted to Ace's defeat with shock and outrage. Boo, we hate you, Ratchet. You cheated. Ratchet is a malicious criminal. He must be punished. Bowing to public pressure, Gleam and Vox acted quickly to address the issue. Fans of Dreadzone, I share your pain for the loss of the mighty Ace Hardlight. I encourage you all to express your grief and sympathy by purchasing this limited edition Ace Hardlight Memorial Action Figure on sale now for only 299 volts. A Vox News investigation later revealed that Ratchet used banned performance-enhancing drugs. In accordance with Dreadzone Regulation C6-5/9, Paragraph 2, Ratchet has been sentenced to meet his fate on the Gauntlet of Doom! This special event will be broadcast live tomorrow night only on Dreadzone! Yay! Ale fajnie. I możliwe, że dzisiaj kończymy grę. Jak nie, to nie. To była... Coś fajnego. Nic, nie ma żadnych modyfikacji, żadnych broni fajnych. Czy broni pewnie by się znalazły jakieś fajne, ale no dobra. Czy nasze roboty coś fajnego mają do zakupienia? I Groźnie. Chyba nie. My chyba mamy już najwyższy poziom? Możliwe? Equipment... Liberator to jest the best Dreadzone has to offer. Aha, dobra. Czyli jesteśmy na najwyższym możliwym poziomie. A więc no, nie ma chyba co przedłużać. No lecimy. Już mam dwa skill pointy z 15. Ale nie, to jest dlatego, że niektóre skill pointy są dokładnie takie same na innych planetach i po prostu one się tak ogólnie przyjmują. Dobra. Ostatnią planetę... Chyba nawet skończymy dzisiaj grę całą. Wiecie, co to oznacza? Że jeżeli dzisiaj skończymy, to od przyszłego tygodnia size matters. Dobra. I will make sure you get out alive. My Namgrid chose an abandoned supply ship on the other side of the station. Spoko, stary. No i to są duchy. Walczymy z duchami. W sumie dlatego nazwa Ghost Station, jakby się ktoś nie domyślił. Dobra. Ja tu się będę starał jak najlepiej walczyć. I wanna be the very best. Jakby ktoś się zapytał, dlaczego jeszcze nie gram w Pokémon Go, po prostu nie mam do odpowiedniego telefonu. Ale grałbym, to mogę powiedzieć, że grałbym. Bardzo chętnie bym grał. Dobra. Give me alone. Tam miałem zebrać to. Nie. Pyk. Czyli nie wiem, jakim cudem od... Jakim cudem duchy mogą oberwać od fizycznego pocisku, ale dobra. Ja od tych... paranormalnych zjawisk nie jest. Od tego jest Archiwum X. Bo Archiwum X. Nie, chyba to było z Archiwum X. Dobra. Ale to pierwsze zadanie wygląda tak, że musimy jeździć po tych linach energetycznych. Linach. Musi odblokowywać sobie drogę i przejść chyba
na drugą stronę, coś tam. Jezu, jak się wystraszyłem. Może spadnę zaraz. Dobra, pyk, pyk. Jak widzicie, no trochę nam zadają obrażeń, no nie powiem, że nie. Okay. A więc musimy po prostu przeżyć, to najważniejsze. Okej. Okay. Muzyka jest to fajna. Nigdy się właśnie nie interesowałem muzyką z Ghost Station, ale... jest fajna. Taka rockowa trochę. Aj. A piksele takie co lubią. Pamiętajcie. Piksele uwielbiają rock. Rock and roll, rzecz jasna. A nikogo innego. Dobra. Kolejna. No nie, śrubko! Zdradziłaś mnie. śrubko... A co chciałem powiedzieć? Jesteśmy już... nie wiem, bardzo daleko, czy coś w tym stylu. A, pomyliły mi się strony. Przepraszam, ja tu tylko przejazdem. Nie no, więcej tego, kurde, więcej was... Dajcie mi życie! Dajcie mi zdrowie, dajcie mi nanotech, cokolwiek. Holy, holy, holy moly. O, Arbiter mi się upgrade'ował. Ammo mod. Nice. Kiedy też jest? Jest. Wait, what? Uff, co się stanęło? Teraz mamy Silencera, a nie Arbitera. Nice. Czyli teraz jesteśmy niepokonani. I to, moi drodzy, jest rozwałka. Dziękuję za uwagę. Serio. Serio. Ten szok mod, który mam, powinien jeszcze szokować przeciwników. Dobra, no i ukończyliśmy poziom. Dziękuję. Dobra. Capture the notes. Myślałem, że powie co innego, nie shame. Nieważne co. Czyli chyba musimy po prostu się dostać do środka, ewentualnie przy... O, czy teraz wiele celów mogę mieć? No. Innymi słowy, muszę wszystkie aktywować. Więc okej. Zaraz. Czy ty właśnie powiedziałeś, że było przyjemność ze mną tu walczyć? Stary, ja jeszcze chcę pożyć troszeczkę, spokojnie. Wygramy. Serio. Ale spoko, że teraz chyba dwie rakiety wystrzeliły na raz, co nie? Trzy. I to się nazywa siłą. Dziękuję. Więc tak, to zadanie bardzo szybko pójdzie. Bardzo szybko bym nawet powiedział. No nie będę się krzanił z używaniem innych broni, bo Arbiter Silencer, czyli uciszacz, tak jakby, sobie świetnie radzi. Więc tak, moja taktyka z levelowaniem broni jednocześnie poszła się chrzanić. Już dawno, jak widzicie. Ale dobra. Dobra, ewentualnie, żeby nie było, to użyję Skorpiona. Który też sobie, jak widzicie, niezbyt źle radzi. Gdzie mam iść? Tutaj. Dziękuję. Trochę życia straciłem, ale dobra. Ale dobła. Nie to! Kurde, zapomniałem przez chwilę, jak się używało turbobutu. Nawet
gdzie teraz mam iść? Teraz tam. Ale... Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! God damn it. Okej. Aha. Kurde, przez chwilę mi się pomyliła broń z Size Matters. To opowiem wam o niej, jak dopiero będzie let's play, bo teraz... Teraz taki troszeczkę byłby spoiler. Mały. Jeszcze ze mną nie powalczyłeś do końca. To jeszcze nie jest koniec. Nie mini turret, tylko swing shot, proszę. Pyk, dziękuję. I teraz poproszę mini turety. Dziękuję. No i teraz wygrywamy. Dziękuję bardzo. A nie, musimy jeszcze tam przejść. Świetnie. Ale w którą stronę to jest? Pomocy! Ja to nie ogarniam do końca. O. Okej. Okay. Gdzie jest ten swing shot? Hello. Tutaj. Tu. Szkoda, że nie ma takiego znacznika, który mówi, że swing shot się połączył. Bo, no jak widzieliście, już parę razy mi się przez to zdarzyło spaść. Teraz to jest taka trochę kapa, bym powiedział. Taka trochę. No była. I mamy, dziękuję bardzo. Zawieszone zadanie. Jest pięknie. Teraz musimy uwolnić nasz statek, z tego co widzę. Ja cały czas sprawdzam, to jest... Nie wiem, taki odruch mi się zrobił już. No to skarpy... No je, no kurde. Dobra, czyli ogólnie musimy przejść to. Dziękuję. Aha. Dobra. Ale to już dawno zrobiliście. Okay. Okay, to wygląda mi jak sala tortur. Ale dobra, no kto co lubi. Co kto lubi, o. Jak to moje zapomnienie. Wypada jeszcze za amunicja. Ja chyba muszę... Nie wiem, coś jeszcze aktywować. To mi się wydaje. Chyba nie mogę sobie tak... O! Też w sumie... Jakby był jakiś glitch, że mogę się dostać tam, to byłoby znacznie fajniej. Trzeba zrobić research. Okej. O, a więc tam się... A, świetnie. Więc idziemy na luzie, easy. Pyk! Dziękuję, to był mocarny atak. A co ja mam zrobić? Mam podejść po prostu do komputera? Coś takiego? Aha. Więc innymi słowy mam zabić komputer. Okej. Ale kurde, że tak zrobił mnie na wielkie kółka, to jest tak trochę... No tak nie fajnie, wieć. I teraz musimy zniszczyć Ghost Station. No, bo to jest wielkie zaskoczenie.
Holy moly. Ratchet, we must make sure they can never use the station again. Destroy the station's outer turrets that guard the power cores. Auto turrets, świetnie. And bring the station down. We will deal with Fox when you return. Parents with impressionable children may want to turn off their... Dobra, ja... cały myk polega na tym, że musimy zniszczyć to... zielone coś, co tak sobie zniszczy. O to. To musimy niszczyć. Widać, że tylko to zniszczymy, to chyba zadanie się kończy, z tego co pamiętam. Więc nie wiem, to podtrzymuje Ghost Station, z coś w stylu. No, ale jest za to hajs, więc co ja się mam pomyśleć. To przy okazji zniszczę, skoro tu już jestem. Przyjemne zadanie, nie powiem. Fajnie się je robi. Jest inne, bo jak pamiętacie, to wszystkie zadania, jakie mieliśmy jak na razie, to są po prostu zniszcz taką i taką liczbę przeciwników. Jak to zrobisz, to kończy zadanie. A teraz musimy tutaj poszukać tego wszystkiego, żeby zniszczyć. To jest fajne. Jeszcze tylko 9 pozostało, tylko wypisałem. Wydaje mi się, że byłyby na dole. Czy mam rację? A jasne, ja i rację. Nie tu. Gdzie może być jeszcze to coś? Bomby, mój ulubiony przyjaciel. A tu są jeszcze, dobra. Po drugiej stronie. A czy nie ma? To o co chodzi? Chyba że naprawdę chodzi o te bomby. Znaczy, pfu, bomby. Te wieżyczki. Nie. To dlaczego? Gdzie one są? Halo. Pomoc. To trochę rolnik szuka żony. O Boże, jakie porównanie. Ojej, jaka decyzja. Tu nic nie ma. A mógłby się telefon do przyjaciela. Zostawcie mnie w spokoju. Dlaczego to nie ma jakiegoś turbo? Żebym mógł szybciej lecieć. To mi się nie podoba. Gdzie są te ostatnie moduły? Halo? Co byś powiedział? Halo? Serio, gdzie to jest? Nie wiem. O! Nie. Pewnie z... A zakładam, że po prostu pominąłem w jakimś miejscu i teraz szukam jak głupi. Czy mi się... Nie. Gdzie to jest? Gdzie są te 5 modułów? Tylko 5, serio? Może tu? No. A tu? Też nie. Jasny gwint. Bananotek mi się powiększył, nice.
to się nie zmniejsza liczba tych modułów, no nie wiem co. Chyba, że tak. Nie, no nic. Nie rozumiem, o co tu chodzi i gdzie to jest wszystko. Okej. Okay. Teraz tylko trzy pozostały. Ja pierdzielę i założę się, że pewnie cały czas obok tego przelatywałem. No i teraz turety. Czyli tak czy siak muszę je niszczyć. Ja nie mogę. Czekam tylko po prostu, jak ktoś w komentarzach wypomni mi, że ile razy obok nich przelatywałem wcześniej. Czekam na to. I dare you. Nieźle pierdykło. Dobra, ja się trochę podleczę. Okej, okay, dziękuję. Jeszcze dwa. Ja nie mogę, ja na serio miałem tutaj... Ja... Ja mam mapę, zapomniałem o niej kompletnie. Jestem idiotą. Dziękuję za uwagę. Tak. I co? Mam Alterarium! Dzięki Klangal, ja już to tam zrobiłem. Dobra. Czyli muszę to wrócić i spotkać się z Klankiem. Okej. Okay. Więc możemy, że dzisiaj jeszcze przejdziemy grę. Muszę dzisiaj przejść tą grę. Nie pozwolę sobie. Ratchet, I have found a way to shut down the containment fields and release all the heroes. You're kidding. That's amazing. He's had help. Al? You're alive. They said your body was beyond repair. No biggie. I got a new one. Check this out. Whoa. Okay. So, what's the plan? We have acquired schematics for the entire battle dome. There is a central computer on the control level that regulates power to the containment fields. So what? Reprogram it? Hack it? Blast it! Just blow it up and the fields go down! Okay, so how do I get to the control level? I have reprogrammed the Battle Dome shuttle to take you there. But it is a one-way ride. Ej, czyli tylko w jedną stronę. Okej. Zobaczę, czy coś jeszcze mogę kupić dla naszych botów. Nie mogę. Czy coś mogę kupić z broni? Nie i żadnego upgrade'a klucza też nie mam. Więc nie pozostaje mi chyba nic innego jak po prostu tam iść. Control level. I tak. Myk. Something just doesn't seem right here. Not good. Well, well, well! What have we here, Dreadzone fans? A contestant attempting to sabotage the Battle Dome? How exciting! If he succeeds, the rest of the contestants go free! But if he fails, I've wired the Battle Dome with 6 gigatons of nitroglycerin. If Ratchet doesn't disarm the detonator before time runs out, the Battle Dome will be blown into a trillion pieces! That's insane! Au contraire. If I was still on the Battle Dome, then it would be insane. But I happen to have a truly lovely view of the action from a remote location.
What about the thousands of fans in the Battle Dome? You gonna kill all of them too? Of course not! You are! Unless you shut your cake hole and get moving. Go on now! Your audience is waiting. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the final episode of Dread Zone. Oh god, we're all gonna die. The mood is positively electric as the audience braces to find out if they will survive the next 10 minutes. I can't believe I'm reading this. I had my whole life ahead of me. I was gonna be a ballet dancer. Pull yourself together, you blabbering idiot! Thank you, Juanita. Superstar contestant Ratchet faces his toughest challenge yet to deactivate the Battle Dome's formidable defense systems and defeat Gleeman Vox himself. I'd like to take this opportunity to thank Ratchet for being such a great role model and a pillar of our community. If anybody can save us, it's you, Ratchet. We're rooting for you, little buddy. Teraz to jestem fajny i ratuję wszystkich, tak? A wcześniej to byłem zabójcą kotków i innych takich. A? Teraz to fajnie, tak? A teraz może wszystkim dam popalić i nikogo nie uratuję. Niech wszyscy sobie giną. A? Taki będę. Jakby. Holy shit! Okej. No serio, się upgrade'ował, jak nic nie robiłem. Łe! Dobra, a więc mam 10 minut na to, aby pokonać wszystko i... Dobra, szybko poszło. Musimy po prostu wszystkich pokonać i ocalić wszystkich. Ale fajnie by było, jakby się teraz miało taki wybór. Albo zostawiasz wszystkich, bo wszyscy byli dla ciebie głupimi siusiakami, albo ratujesz wszystkich, bo jesteś miłosierny. Ja bym po prostu tak wszystkich chamsko zostawił na pastwę losu. To jest takie chamstwo. Ale oczywiście to by była tylko gra. Dobra, już myślałem, żeby jakiś glitch się znowu wdał. I jak dobrze słyszeliście, później będzie walka z Gleemanem Voxem. To nie jest fajne. Dobra, musimy wszystko zniszczyć. Wszystko zniszczyć! Holy moly! Halo? Teraz co? Nie da się trafić laserem, bo od razu ginę. Okay. Oni na serio jeszcze tego nie... Ja pierdzielę! Co za idioci! Halo, bo my tutaj... Bo ja tu tak trochę umieram. Silencer, bo to nie ma co się z tym pierdzielić. W ogóle będę teraz tylko łaził z silencerem. Bo to jest, no bądź co bądź, moja najsilniejsza broń. Co? Nie, sorry. Inna kawa jeszcze. Staram się jak mogę. Chyba, że chcesz się zamienić, to wtedy... Oczywiście jak sobie poradzisz szybciej, to okej. No i tak tu jestem minutę wcześniej niż przedmiot. Chyba, że to nie tutaj. Nie będę się pierdzielił w ogóle z tym wszystkim. Po prostu silencer, koniec, kropka, wszystko. I rozwalam wszystko.
Ups. Okej, może nie wszystko. Dobra, obliterator, pomóż. Ty też jesteś mocny. Zaraz. No serio, arbiter nie dostał żadnej amunicji, a tyle dostałem jej. Chyba wipers. Może ten Hunter ma. Holy shit. Okej. Nie, ty nie, 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 nie. Co tam jeden drugiego chroni? Ja nie mogę w zasadzie nic zrobić. Ej, to jest dobre. To jest dobre. Mogę rozwalić to działka? Mogę! Ja teraz dziękuję bardzo. Dzieci nie muszę się po prostu co zrobić wszystkiego od razu. O, teraz znacznie jest przyjemne. Stawiajcie te cholerne bomby! Bo tu zaraz zginiemy. O, znowu? Serio? Nie, 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 nie. Jest! Jest, dobra, mamy teoretycznie checkpoint. Dobra, i znowu mamy 10 minut. Okej, okej, okej. Nic nie mamy, dobra. Dallas, you're embarrassing yourself. Mommy, I don't want to go bye-bye. Dallas, this is not the time! Oh, please. Good baby. Good baby. Where? No, także tego. Audycja. Why? Oh, not me! I'm too pretty to die! You won't, Dallas. No, straight on up! You crying on Galaxy Wide Hollow Vision. Selfish, selfish man. Jakbym chociaż słyszał wszystko, co ona mówi, to by było jeszcze okej, ale jak tak słyszę po niektóre tylko kwestie, to trochę to dziwnie wygląda jak na moje. Spokojnie, Clank, mam wszystko pod kontrolą. W przeciwieństwie do reporterów mam wszystko pod kontrolą. Okej. Fajnie było ja... O mój... Spoko. Postaram się. Okej. Był upgrade mojego Nauteka. To jest fajne. Do it, man. Dobrze, że praktycznie na moja amunicja już wszyscy nie żyją.
tym pokoju. Czemu nikt się nie... Aha, on umarł. Nie, 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 nie. Szybko, 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 szybko. O, dobra. Mam troszeczkę więcej życia. Troszeczkę więcej życia, no trochę jest tak. Źle mi powiedział, ale no. Co to za uderzanie we mnie? Dobra. Kolejny zniszczony punkt, nice. A jest ich 4 bodajże. First of all, Timmy Aberdeen, I'm the one who set your backpack on fire. I'm sorry you couldn't get it off in time. Jakie wyznania po prostu. Ktoś tam, co, to ja podpaliłem twój plecak. Panita, ja bym na twoim miejscu, to ja bym po prostu nam już pysknęła. I dziękuję bardzo. Na suficie chyba nie ma. Nie ma. Ojejku, 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 ojejku. Co będzie emocjonujące? To jest emocjonujący odcinek, co ja mówię? To jest emocjonujący odcinek, żaden to nie będzie. To będzie, pfff, to nie będzie. Emocje już tak sięgają za nim, że ja nie wiem co mówię! Tych trzech komentarzach sportowy się we mnie obudził. Dobra, to widzę, że musimy tu mieć na wszystko. A świetnie, nie dość, że się wchrzeniłem w zasłonę, to jeszcze nie wiem. Jeszcze do tego nie doszedłem. Doszedłem. Dobra, dobra, dzięki robocie. Tylko tam pilnuj, a nie tutaj się zajmuj, mnie mam. Ze mną to jeszcze spoko, ale... On tu bardziej potrzebuje twojej pomocy niż ja. Bym tak spamował cały czas. O. Pieniążki. No serio, coś jeszcze muszę wysadzić? LOL, jeszcze po drugiej... Ja nie mogę. A wiesz co, sobie stanę tutaj. Zobaczmy co się stanie. Aha, nic. Dobra. Okej. O. Get on a shuttle and get out of here. Sorry, Ratchet. I am not leaving without you. Oh, for the love of Blarg, cut out the sappy melodrama before you lose my entire audience. I've been waiting for this moment for a long time. I'm gonna give Dreadzone fans the finale they've been waiting for. It's a little one-act play I call Death of the Lombax. No i Gleeman Vox, finałowy boss tej gry, jak możecie się domyślać. No i ale oczywiście on nie będzie za dużym problemem. Szczerze powiedziawszy, kiedy po raz pierwszy go przechodziłem, to przyznam, że Ace Hardlight był dla mnie cięższy niż on. Co? A to o czymś świadczy. Gdzie on jest? Jedyne co to jest w nim wnerwiające, to to, że często go łatwo zgubić go. Jak widzicie, on sobie lata jak chce. A to nie jest fajne. Spoko.
Dlaczego ty jeszcze nazywasz to Team Darkstar? Holy... Dobra. Świetnie. The big bad guy just got bigger. I can't look. Is Team Darkstar dead? Dallas, zaraz. Teraz mogę tego użyć. Na serio, to Rhino nawet go nie trafiło. Nie. Zostawcie mnie, zostawcie. Dlaczego ja jeszcze tu walczę? Skoro mam to. O, miniaturę mi się upgrade'ował i nie ma muzyki. Oh my god! Jakim cudem ja jeszcze żyję? Nie. Błagam. Nawalajcie w niego, ile wlezie, tak mało zostało. W niego! Nie! Ja, ale to była chumowa. Nie, ej. Tak zostać trafiony. Dobra, więc teraz zasada na przyszłość. Dlaczego nie trafiłem? Max Nanotech mi się... zwiększył, ale fajnie. Bo szkoda, że cały czas mi wybuchają przed nosem. I nie jest to fajnie. Ej, właśnie zauważyłem, że te holograficzne wypuszczają mi amunicję. Właśnie teraz to zauważyłem. Jestem genialny. Pyk. Ja nie umieram, panienko. Wolałbym nie wiedzieć, co on robi. Juanita. Dziękuję. Pokonaliśmy, przeszliśmy grę. Shuttles all left long ago. Now we'll both die together on live holovision. It'll be the best ratings I've ever had. Even if I don't make it out of here alive, at least a lot of other heroes escaped tonight. Enjoy your pathetic idealism for the last few seconds of your life. Get in, Ratchet. There is no time remaining. Just a sec. No! 5 seconds until detonation. Hold still, Ratchet.
turn to look. No, it's my turn, you little brats. Get out of here. Don't you know how to respect your elders, hmm? Ow! Did you see what she just... But this was the last shuttle. What else could I do? Hey, I fixed the comlink. We've got incoming calls. Ratchet, Clank. Hey, it's Kid Nova. What can I say? I thought I was a goner back there. I owe you guys big time. Hey, Ratchet, it's Hydra Girl. If you're ever back in Aquatos, promise you'll look me up, okay? Ah, well, Aquatos is nice this time of year. Well, why not? More calls coming in! Ratchet, Clank, it's me, Captain Quark. There's a nasty rumor going around about heroes being kidnapped, but don't worry, it's baloney! I mean, come on, nobody came to capture me, right? Just imagine making a show about galactic heroes without Captain Quark! Well, anyway, you guys missed the last three meetings of the Quark Cadets fan club. Well, don't worry, I've got extra copies of the newsletter, and I even saved some of the snacks. Hope you like custard. No i przeszliśmy grę. A więc jedyne co mogę wam powiedzieć, to dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Oczywiście od następnego tygodnia będzie Ratchet & Clank Size Matters. No i co? No na razie cześć, pa pa. Oczywiście gra mi się niesamowicie spodobała. Podobała, znaczy się, i... No i lecimy dalej do przodu, więc cieszcie się napisami, no i pa pa.
said we were coming within range of a space station! Well, we were, sir. How was I to know it would suddenly explode?